Kolejny dzień naszych papieskich dni rodziny, czasu, który ma nas przygotować do tego momentu, kiedy nasza świątynia zostanie ustanowiona sanktuarium. Dzisiaj temat o świętym Józefie, msza sprawowana, wotywna w świętym Józefie, w czasie której chcemy modlić się w następujących intencjach. Usiądźmy. Najmilsi, drodzy bracia kapłani, drugie siostry, ukochani bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona, niepokalana, błogosławiona Matka oraz jej oblubieniec, święty Józef. Niech wypraszają nam potrzebne łaski, abyśmy głębiej wniknęli w tajemnice naszej chrześcijańskiej, katolickiej wiary. Ukochani, wczoraj dotknęliśmy tematu niepokalanej Matki, Matki Kościoła, Pani Nazaretańskiego Domu. Dzisiaj chcemy pochylić się nad fenomenem świętego Józefa, bo przecież święta rodzina to całość. To każda osoba w świętej rodzinie wnosi jakąś tajemnicę, swoją godność, swój charyzmat, swoje powołanie. Stanowią jedno, ale każdy przecież jest osobną osobą, ale jako rodzina stanowią jedno. Oni są obrazem samego Boga w Trójcy Świętej, jedynego na ziemi. I ze świętym Józefem mamy trochę ten problem, że akurat o nim trochę napisano, a w zasadzie możemy powiedzieć, że żadnego słowa, które by on wypowiedział, w Biblii nie znajdziemy. Dlatego mówimy, że to jest święty milczący, słowem milczący. Zauważmy, że kiedy ewangeliści opisują i mówią o świętym Józefie, to stawiają go w kontekście już rodziny, małżeństwa, poza ślubinach matki jego Maryi z Józefem. Wpierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Wyraźnie. Mąż jej Józef. Anioł ma świadomość. Autor Ewangelii ma świadomość, że święty Józef jest mężem Maryi. Bo niektórzy próbują rozciągnąć, że to był tylko takie zaręczyny, że się oświadczył dopiero. No. Wiecie, no to niech sobie gadają. Słowo Boże mówi wyraźnie. Maryja jest zaślubiona, jest małżonką, zaślubioną mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Mąż jej Józef jest człowiekiem sprawiedliwym. O, tyle się o nim dowiadujemy. Ale kochani, żeby rozważyć słowo sprawiedliwy, to trzeba by naprawdę napisać wiele książek, co to znaczy człowiek sprawiedliwy w Biblii. Pamiętacie, jak Piłat obmywał ręce, skazując Pana Jezusa na śmierć? Obmywał ręce hipokryta i mówi, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Czyli uznał jego niewinność, nazwał go sprawiedliwym. A sprawiedliwy w Biblii to człowiek, który zawsze na pierwszym miejscu ma Boga i Jego prawo. I ten właśnie uznaje, że to jest człowiek Boży, prawy. Nie jestem winny jego krwi. I najpierw go uniewinna, stwierdza uroczyście przed wszystkimi jego niewinność, a potem skazuje go na śmierć, okrutną śmierć dla złoczyńców najgorszej rangi. Tak próbujemy tego Piłata czasem usprawiedliwiać. Właśnie jego wina jest ogromna, bo on ma świadomość, że człowiek, który przed nim stoi,
nawet jeśli przecież nie miał świadomości, że jest to Mesjasz i Zbawiciel świata. To człowiek, który przed nim stoi, nie zasługuje na tak haniebną śmierć, w ogóle nie zasługuje, bo nawet on swoimi ustami wyznał, że jest to człowiek sprawiedliwy. Ukochani, rzeczywiście, dlaczego Pan Święty Józef nie wypowiada ani jednego słowa? Bo jak przeanalizujemy powołanie świętego Józefa, to zauważymy, że właśnie święty Józef został ustanowiony władzą Boga Ojca, został ustanowiony ziemskim ojcem dla Bożego Syna, czyli stał się ojcem ziemskim, ojcem Słowa Bożego. Słowa Bożego. On jest wychowawcą wcielonego Słowa Bożego, ziemskim ojcem. I dlatego właśnie Józef milczy, nie wypowiada słowa, bo Józefa usłyszymy jako mężczyznę i tego, który wychował w ustach samego Chrystusa. To, co otrzymał jako mężczyzna Pan Jezus, otrzymał na ziemi jako człowiek od świętego Józefa. Wszystkie funkcje, jakie mężczyzna wobec syna miał spełnić, zostały spełnione. A więc to nie jest jakiś tam opiekun, dziadek czy wujek. Świadczą o tym między innymi słowa, które wypowiada do Józefa archanioł, myślę, że też Gabriel, bo te same słowa: nie bój się, Maryjo, nie bój się, Józefie. Czyli to zwiastowanie Józefa, myślę, że też dokonało się przez archanioła Gabriela, tak jak do Maryi. Ona ma swoje zwiastowanie, Józef ma swoje. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co poczęło się pod jej sercem. Zauważcie, jak ogromna próba, której byli poddani, szczególnie właśnie święty Józef, ale nie tylko on, bo kiedy Maryja powiedziała archaniołowi amen, również poddała się nieprawdopodobnej próbie. Poczniesz, porodzisz syna. Przecież jest małżonką. Jak to się stanie? Duch Święty stąpi na ciebie. Moc Najwyższego cię osłoni. Bądź spokojna, dziecko. Nie martw się tym. Masz upodobanie u samego Boga Ojca. Oto ja, służebnica Pana, amen. I to amen, mówiliśmy wczoraj, będzie aż pod krzyż. I kiedy właśnie święty Józef zobaczył, że jest ona w stanie błogosławionym, spełni się najbardziej koszmarny scenariusz jego życia. Dlatego, że na wschodzie do dzisiaj czystości i świętości łoża małżeńskiego bronią karą śmierci. Przyłapaną na cudzołóstwie dziewczynę, na nierządzie, bracia potrafią jeszcze dzisiaj zabić. Tak okrutnie ojcowie potrafią zamordować nawet swoje dziewczyny, swoje córki, bo zgodnie z logiką wschodu córka nierządnica ściągała hańbę na głowę ojca i jego braci. I dlatego święty Józef wie, jakie jest prawo. Przyłapanych na cudzołóstwie ukarzesz śmiercią, zginą zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Tam nie było możliwości okazania fałszywego miłosierdzia, bo tak rozumieli sprawiedliwość, lub po ludzku, nie po Bożemu, po ludzku. I święty Józef ma do wyboru. W zasadzie miał obowiązek oddalić Maryję od siebie. To nie jest, że on mógł zamknąć zęby, zacisnąć i trudno, wziąć to na klatę, wychowa się dziecko i koniec. Nie. Wtedy właśnie zdradziłby prawo Boże. Wtedy by właśnie się nie sprawdził. To zrobił Adam w raju. Pamiętamy, kiedy Ewa przyszła, to wyciągnął rękę po to, co przyniosła, i zaakceptował grzech Ewy, sam ściągając na siebie truciznę i przekleństwo. To jest właśnie ten moment. On pokalał razem z Ewą ludzkość. I teraz święty Józef ma podobną sytuację.
On nie mógł wziąć tak sobie Maryi po cichu do domu i nikt się nie dowie, wszyscy będą myśleli, że to jest jego dziecko. Nawet gdyby był szaleńcem miłości, był przede wszystkim człowiekiem sprawiedliwym. A człowiek sprawiedliwy, oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. To jest człowiek sprawiedliwy. To będzie wychodziło właśnie z serca Pana Jezusa. I rozwiązanie, które znajduje święty Józef, jest fenomenalne. On coś więcej musiał zrozumieć. Co zrozumiał święty Józef? Ja, jak Pan Bóg pozwoli, to w niebie pójdę z nim pogadam. Mam do niego wiele pytań, bo to jest szaleniec, mój ukochany patron, właśnie święty Józef. I ja uważam, że święty Józef zrozumiał jedno. Oczywiście nie mógł przykryć swoją osobą tego, co rozumiał jako grzech, a więc wziąć do siebie Maryi i zaakceptować tego, bo zdradziłby właśnie wtedy Boga. Ale rozwiązanie, które znalazł, jest inne niż wszyscy by zrobili. Czyli jego wzrok był bardziej przenikliwy, bo był człowiekiem sprawiedliwym. A człowiek znowu sprawiedliwy, Biblia mówi, nigdy nie przyłoży ręki do przelania krwi niewinnej. Nie weźmie na swoje barki odpowiedzialności za krew przelaną niewinną. Nawet gdyby święty Józef myślał, że doszło do zdrady, to tu już nie mamy tylko mężczyzny i kobiety, którzy zdradzili. Ale co jeszcze mamy? Mamy życie, które poczęło się i które Maryja niesie pod swoim sercem. I to życie jest już niczemu niewinne. I gdyby wystawił Maryję na pohańbienie, to naraziłby również na śmierć to życie, które ona pod sercem niesie. A Biblia mówi, nie przyczynisz się do śmierci człowieka niewinnego, bezbronnego. A najbardziej bezbronnym człowiekiem jest dziecko pod sercem matki. I dlatego święty Józef paradoksalnie to musiał zrozumieć i postanowił więc Maryję potajemnie oddalić, żeby nie wyszło na jaw, żeby jej nie skrzywdzili, żeby nie pohańbili jej, a więc również nie zabili. Dlatego zamknął usta i oddala ją potajemnie. Gdyby to wyszło na jaw, że święty Józef oddalił młodą małżonkę w stanie błogosławionym, to dopiero byłaby jazda. To dopiero by było. To właśnie on zhańbiłby siebie, swój ród, głowę ojca, bo to by znaczyło, bo nie chciał się tłumaczyć. To by znaczyło, że właśnie oddalił, wykorzystał młodą dziewicę i oddalił ją, czyli nie wziął odpowiedzialności za życie matki i dziecka, że nie sprawdziłby się wtedy jako mąż, jako głowa rodziny, jako mężczyzna, jako kustosz życia i kustosz rodziny. Wtedy dopiero by było. A więc on był gotów zmierzyć się z tymi podłymi, nikczemnymi językami ludzkimi. Bo tak by było, gdyby wyszło na jaw, że oddalił, nie tłumacząc niewiastę, małżonkę, potajemnie w stanie błogosławionym. Czyli był gotów zmierzyć się z ludzkimi językami. I kiedy powziął tę myśl, że jednak ratuje to życie, on nie ma pojęcia, że ratuje Bożego Syna. On ratuje życie pod sercem matki, a więc ratuje życie poczęte. Tak, to później powie Jezus, jestem drogą, prawdą i życiem. Kto ratuje tych wartości i staje w obronie tych wartości, zawsze broni Boga. Jezus powie, jestem drogą, prawdą i życiem. I dlatego obrona życia, a szczególnie tych najmniejszych, jak powiedział święty Jan Paweł II, jest podstawowym obowiązkiem nas, chrześcijan. I kiedy święty Józef daje nam wzór i staje w obronie tego życia, nie weźmie tej krwi na swoje ręce i barki,
to właśnie wtedy, broniąc tego życia, otrzymuje więcej niż każdy inny mężczyzna na ziemi. Już nikt nie otrzyma więcej. To wtedy przychodzi anioł zwiastowania i mówi: Józefie, nie bój się. No właśnie on się Boga bał, żeby swoim czynem nie zdradzić Boga, kiedy by wziął Maryję do siebie. Nie bój się, Józefie, synu Dawida, odwołał się do jego godności królewskiej. Nie bój się wziąć Maryi, twej małżonki. Powtarza anioł, że ona jest małżonką. Nie, zaślubioną, prawda, zaręczoną, nie? Twojej narzeczonej. Nie, twej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co poczęło się pod jej sercem. Porodzi syna, któremu ty nadasz imię Jezus. Ty nadasz imię Jezus. Nadanie imienia, tłumaczyłem to na misjach świętych, nadanie imienia dziecku to rola mężczyzny, głowy rodziny, ojca. To się wywodzi od momentu, kiedy Bóg przyprowadził do Adama wszelkie życie, aby Adam wziął za nie odpowiedzialność, żeby je nazwał. Bo nazwanie czegoś to jest jakby ponowne stworzenie, dopełnienie dzieła stworzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, jak na misjach tłumaczyłem, żeby to zrozumieć, właśnie o tym okrągłym stole i tych krzesłach. Pamiętacie, jak babcia ma okrągły stół i krzesła i przyjeżdża wnuczek, nie? No i właśnie z Dolniacha, bo w przedszkolu go nauczyli pisać, no i mówi: babciu, ja ci coś pokażę. No i chce napisać na ścianie markerem, a babcia mówi: nie, dziecko, zaraz karteczkę ci dam, bo pobrudzisz ścianę, bo fajne są te wygipsowane, na nich się fajnie pisze, nie? No właśnie. No i babcia pójdzie po karteczkę, a mały wejdzie do pokoju i zobaczy, że tam są fajne krzesła i że mają takie fajne plecy, nie? Drewniane tablicki, i on tak wpadnie na genialny pomysł, że babci te krzesła ponazywa, nie? No i na jednym napisze Ksyś, na drugim Jaś, Ania, Kasia, prawda? I w ten sposób ponazywa, nie? No i jak babcia przyjdzie, wiadomo, się zdenerwuje, dziadek dostanie trochę po głowie, że nie przypilnował, bo ktoś musi być winny w chałupie, wiadomo, o co chodzi. No i rzeczywiście, bo w końcu mówi: dajcie spokój, mówi, dajcie już spokój. Mówi: dobrze, mówi, już trudno, będzie pamiątka, po każdym dzieciaku jakaś pamiątka jest, po wnuczku będzie to. Dziadek będzie udawał, że jest zły, ale będzie się cieszył, bo wiadomo, dziadki się cieszą, jak wnuki coś umią, nie? Rozrabiają. No właśnie. No i do tej pory to były krzesła, nie? Właśnie. A potem mija trochę czasu i przyjeżdżają na kawę, nie? Ważna okazja, bo babcia miała emeryturę z dziadkiem, nie? Czyli że wnuki muszą przyjechać na kawę do babci. No i właśnie babcia mówi: przynieś tam dwa krzesła, mówi, bo dzisiaj kawę się spieszą w kuchni, wypijemy. No i dziadek się musi słuchać, wiadomo, o co chodzi, nie? Bo jak się babci nie słucha, to kwas w chałupie, że szkoda gadać. W każdym bądź razie idzie i bierze jedno krzesło i idzie z tym krzesłem, a babcia krzyczy: zostaw, Anię! Nie widzisz, że ma luźną nogę? Dzieciak się przewróci, kark skręci. Mówi: Stasia, też nie bierz, bo kompot się wylał, cały brudny jest. Weź, mówi, Krzysia i Asię. No, rozumiemy, nie? To były krzesła. A kiedy mały je ponazywał, one zaczęły żyć swoim imieniem już. Rozumiemy? Paradoksalnie to dalej są krzesła, ale one już żyje każde swoim życiem. Tak żyły życiem krzeseł, jakiś tam, nie wiadomo jakich. A ty już wiesz, że Ania ma luźną nogę, że Stasiu jest polany kompotem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to nadanie imienia, co zrobiło, kiedy Adam wszystko nazwał, wziął odpowiedzialność, to wszystko zaczęło żyć własnym życiem, czyli Bóg zaprosił Adama do dzieła stwarzania. I to jest ten moment. Od tego momentu ojciec rodziny będzie nadawał imię. Matka rodzi, nie? A ojciec będzie nadawał imię, będzie brał odpowiedzialność za życie dziecka i matki. A więc to, co dzisiaj słyszymy, porodzi ci syna, któremu ty nadasz imię Jezus. Czyli ty będziesz jego ojcem. Anioł mówi, że Bóg Ojciec udzielił władzy rodzicielskiej nad swoim synem, świętemu Józefowi. Władza rodzicielska. To nie jest opiekun jakiś tam.
Władza. Jezus nie będzie do niego mówił: wujku, dziadku, czy ej, wy, słuchajcie, nie? Bezosobowo. To właśnie na jego kolanach będzie wzrastał siłę, potęgę jego ramion, będzie bicie jego serca, będzie czuł tchnienie ust na swoim czole, kiedy będzie Józef go całował. On to wszystko będzie czuł jako dziecko, bo otrzyma od Józefa wykształcenie, wychowanie. Ten chleb będzie jadł, który Józef wypracuje. Nauczy go fachu, wszystko, co mężczyzna daje. Wiarę przekazuje mężczyzna w Biblii. Uczy klękać właśnie. To mężczyzna, to ojciec robi. Matką nawet nie wolno było stać w miejscu, gdzie się synowie modlą. Zresztą do dzisiaj w Izraelu. Do dzisiaj kobiety nawet stać nie mogą w miejscu, gdzie się mężczyźni wolą. Nie wolno im wchodzić nam nawet na ten teren. Bo to była rola ojca. A więc święty Józef, patron rzeczywiście niezwykły. Za obronę, zobaczcie, za obronę życia, za obronę Chrystusa otrzymuje tak wielką łaskę. Nieprawdopodobną, ziemskie ojcostwo nad Bożym Synem. Tu przepięknie możemy pokazać rolę rodziców adopcyjnych. Jak nie mają swoich, a przekażą, nie przekażą życia fizycznie, ale wezmą odpowiedzialność za życie jakiegoś dziecka na wychowanie jako rodzice adopcyjni, opiekunowie, to w pełni stają się rodzicami tego dziecka. W pełni stają się rodzicami. To jest ten fenomen właśnie świętego Józefa. Ich błogosławieństwo jest z władzy Bożej, bo kto bierze odpowiedzialność za życie, tego Bóg błogosławi. Co dzisiaj by święty Józef powiedział, jakbyśmy go postawili tak przed całym światem? Jak myślicie? Ja mu użyczę dzisiaj moich ust. Myślę, że święty Józef, gdybyśmy go tak postawili, i by do całego świata miał przemówić gdzieś tam w ONZ-cie albo w innej organizacji, to chyba by ze łzami w oczach powiedział: ludzie, co wyście uczynili? Co wyście dobrego narobili? Doprowadziliście do tak strasznej rzeczy, że w większości krajów świata najbardziej koszmarnym, przerażającym miejscem dla małego dziecka jest łono jego własnej matki. W większości krajów świata bowiem dzieci pod sercem matek nie mają żadnych praw. W większości. Można je uśmiercić, zabić na części, na leki przerobić, na szczepionki na nich namnożyć. Można zrujnować wszystko, te ich małe ciałka zmasakrować. W większości krajów świata. No jak może świat otrzymać błogosławieństwo? Jak? To jest, nie ma takiej możliwości. Pamiętajcie, kochani. Jeżeli takie barbarzyństwo, problem polega w tym, że nawet chrześcijanie przestali to rozumieć. To jest koszmarne, bo to, że poganie tego nie rozumieją, no to jeszcze bym był w stanie zaakceptować, ale chrześcijanie, ci, którzy wierzą, co to jest świętość życia, świętość Boga, świętość daru przekazywania życia, ci nawet, prawda, wybierają na swoich przedstawicieli barbarzyńców, którzy potem w ich imieniu bezbożne prawa wprowadzają. Przecież to się robi często wbrew wszystkiemu. Niektóre prawa bezbożne, te sodomskie czy inne, wprowadzane były dokładnie wtedy, żeby ośmiać chrześcijaństwo. Czy wiecie, że w Holandii przegłosowano ustawę zezwalającą na eutanazję? Przegłosowano ją w Wielki Piątek i o 3:00 po południu, w godzinie męki Chrystusa, minister zdrowia weszła na trybunę sejmową i powiedziała, powtarzając słowa konającego Chrystusa: wykonało się? No dalibyście temu wiarę? Poczytajcie, powiedzcie młodzieży, wam to znajdzie w internecie. O 3:00 po południu, Wielki Piątek, kochani, tak splunęli Chrystusowi w twarz. I się dziwicie, że tam kościoły przerabiane są na knajpy? W miejscu, gdzie lała się krew Chrystusa, leje się woda? Rury powstawiane w miejscu, gdzie były głoszone słowa Boże? I tańcujki nago? Jeszcze trupy leżą w ścianach, groby są, rozumiecie? Groby w ścianach jeszcze są, bo nie wyciągali tych prochów, tylko po prostu. No. Dziękuję. Takie barbarzyństwo. I tu święty Józef by powiedział, świat nie będzie miał błogosławieństwa, nie ma takiej możliwości. Bóg może pobłogosławić ciebie, jeżeli jesteś tego godny, godna, i przez twoje serce pobłogosławi twoje dzieci. Tak nie będzie błogosławieństwa, nie ma takiej możliwości już.
Świat przegłosował, nie chcemy, żeby ten na krzyżu królował nad nami. W parlamentach świata decydowali, ludzie demokratycznie wybrali. Nie łudźmy się, nie ma takiej możliwości. To nie jest mechanizm, który działa z automatu. Do błogosławieństwa musi być przestrzeń. Oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie. Dlaczego? Bo tam jest błogosławieństwo. To są słowa Biblii. A więc, ukochani bracia i siostry, święty Józef, rzeczywiście, szaleniec Boży, doświadczony. Przecież to, o co mówiliśmy wczoraj, potrafił właśnie sprostać takiej próbie. Wziął Maryję, stał się ziemskim ojcem Bożego Syna, patron od rzeczy trudnych, niesamowitych. Przecież widzimy, jak on idzie przez całą historię. Stajnie chlew przerobił na świątynię i mieszkanie dla Boga. Jego praca, jego serce wystarczyło, żeby ze stajni, ze żłobu zrobić świątynię dla Boga. Kiedy będzie rodzina zagrożona, nie będzie wystawiał się na próbę. Będzie słuchał, co mówi Bóg, a Bóg mówi, bierz dziecko i matkę i znajdź miejsce bezpieczne. Dlaczego Pan Bóg nie chce, żeby on walczył? Bo każda walka, kochani, każda wojna, nawet najbardziej zwycięska, ma swoją krew i swoją śmierć i swoje groby po stronie zwycięzców też. Matki zwycięzców też mają trupy synów i mężów. I sztuką chrześcijańskiego ojca rodziny jest znaleźć miejsce bezpieczne. Jeżeli widzę, że się sypię, nie wystawiam się na próbę, bo sobie poradzę. Ilu takich było księży, którym się wydawało, że się poradzą. Ja zawsze mówię, ja nie dlatego poszedłem do seminarium, że mi się dziewczyny nie podobały. Niektórzy tak myślą, że się dziewczyna go rzuciła albo coś, nie? I do seminarium poszedł. No. Dajcie spokój. To by dopiero był cyrk, nie? To ani bym się na księdza nie nadawał, ani na ojca rodziny. Mi się bardzo podobały dziewczyny. Miałem takie koleżanki, jak ogień koło mnie chodziły. Tak mi się podobały. Ale jak podjąłem decyzję, mówię, Panie Boże, skoro jesteś i chcesz, żebym walczył o dusze nieśmiertelne, to daj mi siłę, abym mógł za Tobą iść. I to ja złożyłem ślub. Nikt mnie do tego nie zmuszał. I to ja muszę teraz pilnować. Teraz już aż tak nie, ale to ja musiałem się pilnować, żeby nie wchodzić, bo sobie poradzę. Nie poradzisz sobie. Nie ma tu cwaniaku. Jeżeli wystawisz się na próbę, to padniesz. I czy jesteś matką, czy ojcem, święty Józef mówi, znajdź miejsce bezpieczne. Nie pchaj się tam, gdzie polegniesz. To jest sztuka. Do tegośmy się zobowiązali. Tego nas uczy ten święty patron. Niezwykły szaleniec Boży. Kiedy patron od tych, którzy idą już w świat, prawda, bez Boga. Pamiętacie, jak wyszła święta rodzina i szli do domu bez Jezusa? Ze świątyni sobie wyszli, nie? Matka Boża i święty Józef, nie? Dobrze, że to tam ewangelista zaznaczył, nie? Że nawet takim ludziom się przydarzyło, jak Maryja i Józef, że ze świątyni wyszli i szli do chałupy bez Jezusa. Czyli to jest możliwe. Ilu tu było? Ślubowało miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że nie opuszczą aż do śmierci. Nie? Ilu tu było, ślubowało w bierzmowaniu, żeby Duch Święty ich umocnił do mężnego wyznawania wiary, do życia według ich zasad, prawda, do obrony wiary. Ilu było rodziców, którzy ślubowali uroczyście przed Bogiem, że prosząc o chrzest dla swojego dziecka, wychowają je w wierze chrześcijańskiej, katolickiej, żeby miłując Boga zachowywało przykazania. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Już dawno idą sami. Wyszli ze świątyni, już ich tu nie ma. I dlatego święty Józef jest patronem od tych, którzy idą już bez Boga. Skoro Tobie się przydarzyło, święty Józefie, ja oddaję Ci moją władzę rodzicielską nad moim dzieckiem. Skoro Bóg Ojciec Ci oddał władzę nad swoim synem, to ja Ci oddaję nad moim dzieckiem. Sprowadź mi z powrotem do domu, do świątyni moje dzieci. To jest logika świętego Józefa. On tego uczy. Natychmiast zawrócili i odnaleźli Jezusa. Gdzie? W świątyni. Nie ma innej możliwości. Tu naucza. Tu jest w swoim słowie obecny. Tu zachwyceni byli bystrością jego umysłu i odpowiedziami, które dawał. To jest logika właśnie świętego Józefa. Patron na najtrudniejsze czasy. Tak, Matka Boża i święty Józef to są też patroni dobrej śmierci.
My prowadzimy apostolstwo dobrej śmierci. Matka Boża i święty Józef. No, umierać z tymi trzema imionami na ustach. Jezus, Maryja, Józef. No, czy można piękniej? Święty Józef miał tą łaskę, że w ramionach Jezusa odchodził z tego świata i w ramionach Matki Bożej. No przecież to w czepku urodzony, no kochani. No. Tak. I dlatego jest patronem dobrej śmierci. Dobrej śmierci. My zawierzamy swoje rodziny, swoich bliskich właśnie, żeby byli. Mamy przepiękne świadectwa z tymi ludźmi zawierzonymi. My się pojawiamy czasem w różnych sytuacjach, kiedy ludzie umierają, kiedy odchodzą. Skoro prowadzimy to duszpasterstwo, to Pan Bóg nas stawia właśnie w takich sytuacjach. I pamiętam raz w Katowicach, to była na warszawskiej szpitalu, pojechałem odwiedzić kolegę ciężko chorego. Nagle siostry krzyczą, umiera, kobieta umiera, księdza potrzeba. No on nie mógł się ruszyć, bo był pocięty, bo miał operację. I mówi do mnie, ty idź, tam ktoś umiera. No to szybko mnie siostry ubrały, wszedłem, pamiętam, do tego pomieszczenia. Kobieta w konwulsjach, rzuca się na łóżku, stoi młody mężczyzna. Kim dla ciebie jest ta pani? Proszę księdza, to moja mama. Mówię, co mi możesz powiedzieć o mamie? Święta kobieta. Ja nie wiem, czy w życiu był taki dzień, żeby ona nie weszła, mówi, do kościoła, nie uklęknęła i nie pomodliła się. Osierocił nas ojciec, gdy byliśmy mali. Trzech synów wychowała, wszystkich porządnie. Wszyscyśmy się usamodzielnili. Przywiozłem mamę na badania, a w nocy coś się wydarzyło i lekarz mówi, że to koniec. Nie wyobraziłbym sobie i wybaczył, gdyby umarła bez Boga, bez kapłana. I ja podszedłem do niej, położyłem tylko rękę na ręku, na ramieniu i mówię, Pani Heleno, jeśli Pani słyszy, to proszę modlić się z nami. Jestem misjonarzem świętej rodziny. Na prośbę syna podszedłem, aby się pomodlić. Chcę Pani towarzyszyć w tym ostatnim momencie. Udzielę sakramentów świętych, udzielę namaszczenia i rozgrzeszenia na godzinę śmierci. Proszę modlić się z nami. Uspokoiła się, pojawił się na buzi lekki uśmiech. Pogodna twarz, konwulsje się skończyły. Modlimy się. Czuję, że jakby ustami chciała z nami odmawiać te modlitwy. Odmawiamy, odmawiamy. Zakończyliśmy. Udzieliłem właśnie rozgrzeszenia, odpustu zupełnego na godzinę śmierci. I po czym odmawiamy modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. I brzęczyk zadzwonił, że serce stanęło. Na amen. Ani sekundę wcześniej, ani później, kochani. Na amen serce stanęło. To jest właśnie patron dobrej śmierci, święty Józef. Jesteśmy zawierzeni mu. Stawia nas w takich sytuacjach, właśnie w takich, kiedy wydawałoby się, że to już jest nie do przejścia, a nagle się okazuje, że ci pokazuje, co to znaczy właśnie, kiedy on kieruje tym wszystkim. Święty Józef, ksiądz jeden kapłan, który w Surgucie wybudował świątynię właśnie poświęconą świętemu Józefowi. Mówi, święty Józefie, mówi, dla ciebie czuwaj nade mną, gdziekolwiek mnie poślesz, rzeczywiście tam, mówi, pojadę i będę głosił, mówi, Ewangelię, ale ty pilnuj mnie, żebym bezpiecznie podróżował po tej Syberii. I dowiaduje się, że ileś tam kilometrów, kilka dni podróży, że podobno są chrześcijanie, katolicy, a tam od kilkudziesięciu lat nie było księdza. No to zorganizował wyprawę. Wszystko pokupowali, pojechali dwoma czy trzema samochodami. Kilka dni tam jechali po tych wertepach, żeby dojechać. Okazało się, kiedy dojechali na miejsce, że ci ludzie mówią, nie, tu byli kiedyś Niemcy podobno, nie? Oni byli katolikami, ale jak pirostrojka przyszła, to oni szybko się wyprowadzili. Podobno mieszkają na Ukrainie. No to nie ma tu katolików. Rozmawiał z nimi po rosyjsku. A oni mówią, no nie, chociaż wiesz co, tu gadają, że bo tutaj tu taki jeden mieszkał, został, bo nie miał siły wracać. Mówi, to Polak. On mieszkał, wiesz, tam w jednej takiej chałupie, która była przy obozie, przy łagrze. I on, Polacy to chyba katolicy, bo to chyba polska wiara, ten katolicyzm, nie? Oni tak nas postrzegali. Mówi, to on, ale my go tu już dawno nie widzieli, dawno my go nie widzieli. Mówi, no a gdzie mieszka? Jak pojedziesz, mówi, tym traktem, to tam, mówi, dojedziesz do starego obozu, mówi, tam, mówi, będziesz widział te baraki, to tam taka chałupa stoi, on w tej chałupie mieszkał. No i mówi, no to jedziemy. Pomodlił się, święty Józefie, prowadź. Dojechał, stoi rzeczywiście chałupa, mówi, w sutannie wszedł do środka, wstanął i szukał, mówi, półmrok, chyba nikogo nie ma, tuż chyba nikt nie mieszka. Ale
po chwili, jak wzrok się przyzwyczaił, zobaczył, że na tej pryczy, na takim łóżku drewnianym, zbitym, coś się poruszyło. Myślał nawet, że to jakieś zwierzę. I nagle zobaczył, że jakiś człowiek i że się rusza. I mówi, tak jak stałem, po polsku powiedziałem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To ten człowiek zaczął drżeć na tym łóżku, zrzucił z siebie, mówi, tą derkę, którą był przykryty, otworzył oczy, nie? Popatrzył i mówi, o Boże, skąd Ty tu się znalazł, mówi. Tyle lat na Ciebie czekam. I podniósł do góry rękę i miał szczępy różańca w ręku. Tyle lat na Ciebie czekam. Mówi, tak, święty Józef i Matka Boża mnie tu przysłali. Święty Józef mnie przyprowadził, a Matka Boża, mówi, czuwała nad Tobą. Ja muszę się wyspowiadać, bo ja mam krew na rękach, bo ja byłem na wojnach, zabijałem ludzi. Wyspowiadał go, pochował i wrócił do siebie. Dla jednego człowieka jechał parę dni, ale właśnie, mówi, moja wiara się umocniła. Tak, moja, Bóg umocnił moją wiarę. Co to znaczy? Zawierzenie świętemu Józefowi. Józef zawsze idzie z Maryją. To, co zobaczył, mój święty Józef mnie przyprowadził, ale Maryja czuwała nad tym człowiekiem, Polakiem, strzępy różańca w ręku. I taki właśnie jest ten patron. Dlatego życzę wam, abyście świętemu Józefowi oddali swoje życie kolejny raz, bo święta rodzina to patronka na najtrudniejsze czasy. Niech więc czuwa nad naszymi rodzinami i bezpiecznie prowadzi. Amen. Kochani, przeżyliśmy nowennę do świętej rodziny, zbliża się czas Eucharystii, zbliża się godzina 12 w łączności właśnie z całym niebem, które oczekiwało na zgodę Matki Najświętszej, kiedy to Archanioł Gabriel stanął przed nią i wypowiedział słowa pozdrowienia, bądź pozdrowiona pełna łaski. Na Amen Maryi czekało całe niebo. Święty Jan Paweł II mówił, abyśmy często modlili się, właśnie odmawiając modlitwę Anioł Pański. To jest modlitwa, mówi, chcę i pragnę, żebyście się nią modlili i byście często odmawiali. I właśnie w łączności z niebem, z Janem Pawłem II odmówmy teraz w intencjach Kościoła, w intencjach naszych osobistych, ku czci naszych aniołów stróżów, z podziękowaniem za to wszelkie dobro, jakie staje się naszym udziałem, za dar tej świątyni, za budowniczych tej świątyni, za tych, którzy zaangażowali się w to dzieło, że mogło ono powstać, że właśnie tak pięknie jaśnieje i wygląda, że jest to dom żywy, bo nieustannie rodzi się tu i rozbrzmiewa modlitwa. W intencji i żywych, i zmarłych, budowniczych, przyjaciół i dobrodziejów, módlmy się właśnie modlitwą Anioł Pański o zdrowie też i umocnienie dla chorych. Wiem, że właśnie jeden z panów, który tutaj zakładał i robił cały ten dach na kościele w czasie budowy, potrzebuje modlitwy, jest w szpitalu, a więc polećmy go właśnie opiece świętej rodziny i aniołom stróżom. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wdać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jezu, Maryjo, Józefie. Jezu, Maryjo, Józefie. Jezu, Maryjo, Józefie. Usiądźmy, za chwilę rozpoczynamy Eucharystię. Dzisiaj tematem dnia będzie niezwykły fenomen świętego Józefa. Wczoraj było Matce Bożej. Dzisiaj sobie przybliżymy postać tego szaleńca Bożego, jakim właśnie jest święty Józef. Dlatego też wzbudźmy pragnienie w sercu uzyskania wszystkich odpustów za zmarłych naszych. Ofiarujmy u stóp Matki Bożej świętego Józefa, którzy są patronami dobrej śmierci. Niech właśnie czuwają nad nami. Niech prowadzą nas bezpieczną drogą zbawienia. Za chwilę rozpoczniemy Eucharystię i będzie mała niespodzianka. Najmilsi, na początku niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona, niepokalana, błogosławiona Matka, jej oblubieniec, święty Józef. Niech wypraszają nam potrzebne łaski, abyśmy głębiej wniknęli w tajemnicę naszej wiary. Ukochani, wczoraj mówiliśmy o Matce, o tym, jak zrodziła nas w agonii krzyża, w jaki sposób mamy wziąć ją do siebie. Dzisiaj chcemy pochylić się nad fenomenem świętego Józefa, o którym Słowo Boże mówi, że był mężem sprawiedliwym. Mało jest zdań o świętym Józefie. O Matce Bożej jest mało, a o świętym Józefie to w ogóle mało. O Matce Bożej to jeszcze mamy jakieś zdania, które wypowiedziała. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Synu, czemuś nam to uczynił? Dlaczego? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. A więc słowa Matki Bożej słyszymy. Magnifikat, wielbi dusza moja Pana. A święty Józef gdzieś się schował z tyłu, no i w ogóle nie ma ani jednego słowa, które by wypowiedział w Biblii. No tak. Dlaczego? Bo święty Józef, kochani, był mężem sprawiedliwym. A mąż sprawiedliwy zawsze oddaje Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie. Kiedy zwrócimy uwagę na to, że święty Józef był wychowawcą Słowa Bożego, tego Słowa, którym nasi rodzice wzgardzili w raju, które przyszło do nas w osobie Jezusa Chrystusa, że on wychowywał słowo Ojca jako ojciec ziemski, to wtedy zrozumiemy, że świętego Józefa usłyszymy w ziemskim nauczaniu Pana Jezusa. Oddajcie Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie. To jest właśnie mąż sprawiedliwy. Mąż sprawiedliwy nigdy nie przeszedł obojętnie obok człowieka potrzebującego. Nawet nieproszony będzie pomagał, bo widzi ludzką nędzę, potrzebę. Mąż sprawiedliwy nie przyczyni się do krzywdy drugiego człowieka. Zawsze najpierw postawi na Boga i prawo Boże. Będzie wierny Panu Bogu aż do śmierci. Pamiętamy,
nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Judasz, hipokryta, stwierdza niewinność i świętość Jezusa, bo sprawiedliwy w Biblii to święty, to wierny Bogu. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Czyli jesteś niewinny, uroczyście to stwierdza, a zarazem skazuje go na najokrutniejszą śmierć, jaką wtedy można było sobie wyobrazić. Straszne. No ale tak to właśnie jest. Ta przewrotność ludzka taka jest. Święty Józef to patron rzeczywiście na trudne czasy, dlatego Bóg dał go niepokalanej matce, a właśnie kiedy zamieszkał pod sercem niepokalanej matki Boży Syn, to Bóg złożył i swojego syna w ręce świętego Józefa. Tak jak mówiłem wczoraj, święta rodzina to nie jest wylukrowany obrazek. Już ta pierwsza próba, z którą musiał się zmierzyć święty Józef jako mężczyzna, już była nieprawdopodobnie trudna. Przecież kiedy zobaczył, że jego małżonka pod sercem niesie życie, którego on jako mężczyzna nie przekazał, nie wzbudził, to spełnił się najbardziej czarny i koszmarny scenariusz jego życia. Bo przecież wiedział, co mówi prawo Boże. Świętości i czystości łoża małżeńskiego broniono karą śmierci. Przyłapanych na cudzołóstwie ukażesz śmiercią. Zginie i kobieta, i mężczyzna. Nie pozwolisz, żeby zło panoszyło się wokół ciebie. Tak zabezpieczone było łoże małżeńskie, małżeństwo i rodzina. I kiedy Józef zobaczył, że Maryja niesie pod sercem inne życie, to rzeczywiście nie zazdroszczę mu. Kiedyś w niebie, jak Pan Bóg pozwoli, to pójdę se z nim pogadam. Na boku mam do niego parę pytań, ale naprawdę nie pozazdroszczę mu. Co musiał święty Józef zrozumieć? Niektórzy myślą, że on mógł przemilczeć, jak kochał do szaleństwa, to mógł powiedzieć, no dobra, już trudno, wychowamy tego dzieciaka. To dzisiaj tak możemy zrobić. Nie? Jak mama mówi do synka, synku, nie, mówi, a to mówią, że to nie twoje tam pod serduszkiem, co ta twoja żona mówi, mama kochana, mówi, dziecko, mówi, przecież jak ty kupiłaś, mówi zwierzątko i się, mówi, ocieliło, to nie wyrzucałaś tego cielaczka na bok. Mówi, oczywiście to jest żart i humor, ale coś w tym jest. Ale tu nie o żartach mówimy, tylko gdy chodzi o świętego Józefa, to mówimy o ogromnym dramacie i próbie. On nie mógł powiedzieć, dobrze, nic się nie stało. On miał obowiązek upublicznić to, co się stało. I wtedy skazać Maryję na pohańbienie. On nie mógł fałszywie być miłosierny, bo prawo nakazywało tak. Oczywiście znalazł jakieś dziwne rozwiązanie. Co musiał zrozumieć ten Boży mąż? On musiał zrozumieć jedno. Przyłapanych na cudzołóstwie tak, karano śmiercią. Ale tutaj już było coś więcej. To już nie była tylko Maryja i ewentualnie jakiś rzekomo mężczyzna. Ale tu już wchodziło w grę trzecie życie. Maryja pod sercem ma życie, które już jest nikomu nic niewinne. Gdyby skazał Maryję na pohańbienie, to mógłby uśmiercić, na pewno uśmierciłby też to dziecko, bo jakby zginęła matka, to zginęłoby też i to życie. A Słowo Boże mówi, nie przyczynisz się do przelania krwi niewinnej. Upomnę się nad twoją głową o każdą kroplę niewinnej przelanej krwi. I dlatego święty Józef znalazł rozwiązanie przedziwne. Postanowił potajemnie oddalić Maryję, żeby nie narazić na zniesławienie, czyli na śmierć. I co to by było, gdyby wyszło na jaw, że święty Józef odprawił Maryję w stanie błogosławionym, nie tłumacząc się, to właśnie on,
ściągnąłby na swoją głowę hańbę, że nie sprawdził się jako mąż, jako ojciec, jako mężczyzna, jako głowa rodziny. Ściągnąłby hańbę na dom swoich braci i dzieci, bo on nie chciał się tłumaczyć. On potajemnie to chciał zrobić, czyli był gotów wziąć na siebie to wszystko. Obronił więc życie poczęte. Paradoksalnie Józef jawi nam się jako pierwszy obrońca życia poczętego. On nie ma pojęcia, że broni Bożego Syna. On po prostu staje w obronie. Nie chce przelać tej niewinnej krwi, bo co by było, gdyby skazał Maryję na pohańbienie? Czyli jedyną winą dziecka, którego życie było pod jej sercem, jedyną winą byłoby to, że jest ukarane śmiercią, że się poczęło. Jedyną winą dziecka by było to, że się w ogóle poczęło. A przecież to nie jest zależne od dziecka. I nie może być tak. Kiedy staje w obronie tego życia, rzeczywiście otrzymuje więcej niż każdy inny mężczyzna, bo potem Jezus powie: jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli kto broni tych wartości, kto umiera za prawdę, za godność człowieka, za swoje powołanie, kto umiera i oddaje życie w obronie życia, kto broni życia, broni zawsze Boga. To jest fundament, na którym jesteśmy osadzeni jako chrześcijanie, jako rodzaj ludzki. Czyli kiedy Józef staje w obronie życia, tak naprawdę broni Boga i prawa Bożego. I wtedy właśnie otrzymuje więcej niż każdy inny mężczyzna. Kiedy podjął tę myśl, słyszy słowa: Józefie, nie bój się. On się Boga bał, nie ludzi. Z ludźmi był gotów się zmierzyć. Nie bój się, nie złamiesz prawa Bożego, kiedy weźmiesz Maryję, małżonkę swoją, pod swój dach. Bo z Ducha Świętego jest to, co poczęło się pod jej sercem. I tu przepiękne zdanie. Porodzi ci syna, któremu ty nadasz imię Jezus. Czyli którego ty będziesz ojcem. Nadanie imienia. Ja to nie wiem, czy pamiętacie, jak na misjach tłumaczyłem, co to znaczy nadać imię. To się wywodzi od momentu, od aktu stwórczego, kiedy Bóg stworzył Adama. To zanim wyprowadził z niego świątynię życia, to przyprowadził do Adama wszelkie życie na ziemi, wszystkie zwierzęta, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Pamiętacie ten fragment Biblii? Właśnie i co Adam wszystko nazwał? Istota żywa, czyli wziął odpowiedzialność za wszelkie życie na ziemi. Dopełnił dzieła stworzenia. Bóg stworzył, ale Adam nadał nowe życie temu stworzeniu. Przywołałem wtedy, jeśli pamiętacie, tą historię z tym okrągłym stołem w domu, że masz stół, masz krzesła, no i nagle, prawda, one są, a przyjedzie twój wnuczek mały, prawda, który nauczył się w przedszkolu pisać, nie, do babci, chce się pochwalić i weźmie taki niezmywalny marker, no i babci chce pokazać, jak pisze. Babcia mówi: poczekaj, zaraz karteczkę ci znajdę jakąś. Nie, nie, na ścianie nie wolno, bo wygipsowane ściany się dobrze do tego nadają, ale poczekaj. No, ale dziecku kazać czekać to największa kara, nie? Największa kara, poczekaj. No właśnie. Mały poszedł do pokoju, zobaczył te twoje krzesła i stół, zobaczył, że takie ma z tyłu fajne deski, plecach, mówi: o, wpadnie na genialny pomysł i babci te krzesła ponazywa, nie? Na jednym napisek Ksyś, na którym Staś, na trzecim Jaś, Ania, Asia i tak w koło, prawda? No właśnie, jak babcia przyjdzie, to chciałbym zobaczyć jej minę. Dziadkowi się sięgnie, że nie przypilnował, bo ktoś musi być winny w chałupie. No to zawsze pod ręką dziadek najbliżej jest, wiadomo. No, no i do tej pory to były krzesła. W momencie, kiedy mały je nadał nazwy, dalej są to krzesła. Ale właśnie co się dzieje, kiedy się coś nazywa? Przyjeżdżają za jakiś czas, no i babcia mówi do dziadka: przynieś tam te krzesła dwa, bo dzisiaj się spieszą, bo jadą, mówi, tylko kawę wypijemy w kuchni. No i dziadek się babci słucha, bo jak się nie słucha, to jest kwas w chałupie. No i idzie, przynosi to krzesło
I nagle babcia mówi, zostaw, ani nie bierz, przecież Ania ma luźną nogę. Dzieciak mówi się, przewróci, jeszcze nogę skręci albo kark. Mówi, Jasia też nie bierz, bo kompot się wylał, jest brudny. Weź Anię i Stasia. Nadanie imienia. Zobaczcie, co sprawiło, że ty te krzeszła rozpoznajesz po imieniu. One już żyją każde własnym życiem. Nie są to wszystkie krzesła, tylko to jest Jaś, Staś, Ania, Asia. I ty wiesz, że Ania ma luźną nogę, że Jasiu, prawda, jest poplamiony. Nadanie imienia to jest właśnie to. Adam nadał imię wszelkiemu życiu, i czyli to wszystko zaczęło żyć na nowo. Dopełnił dzieła stworzenia, wziął odpowiedzialność za wszelkie życie na ziemi i stał się kustoszem życia. I od tego momentu rolą ojca rodziny jest obwieszczanie imienia dziecka. Ojciec bierze dziecko i przed wspólnotą wypowiada imię, czyli dopełnia narodzin. Dlaczego? Bo uznaje swoje ojcostwo i bierze pod opiekę dziecko i matkę. Roztacza ojcowską troskę nad swoją rodziną. Już przed wspólnotą to musiał zrobić. Już nie mógł się z tego potem wycofać. Odpowiedzialność wziął za żonę i za dziecko. A więc kiedy Józef słyszy, Józefie, nie bój się, porodzi syna, któremu ty nadasz imię. Czyli Bóg udzielił władzy rodzicielskiej nad swoim synem, właśnie świętemu Józefowi. Tu nie chodzi o to, że on jest tylko jakimś tam opiekunkiem, dziadkiem, wujkiem, czy ej, wy, słuchajcie, nie? Jezus do niego będzie zwracał się jak dziecko, tatusiu mój kochany. Na jego kolanach będzie wzrastał, siłę jego ramion będzie czuł, bicie jego serca, tchnienie ust na swoim czole będzie czuł, chleb wypracowany przez Józefa. Wszystko, co ojciec daje synowi, szczególnie synowi, otrzyma od świętego Józefa. Wiarę również. Matki oczywiście uczą, ale tam, gdzie synowie się modlą w Izraelu, do dzisiaj matki nawet stać nie mogą. Mają swoje miejsce inne. Mężczyźni mają inne. To była rola ojca. I dlatego święty Józef tak przygotował, że kiedy potem Pan Jezus pójdzie i będzie nauczał, to na każdym kroku będzie wychodził charyzmat świętego Józefa, tego męża sprawiedliwego. Zobaczcie, jak Pan Jezus nie popuści, kiedy będzie głosił, nie przejdzie obojętnie obok chorego, cierpiącego, nawet nieproszony będzie uzdrawiał, pochylał się nad nędzą ludzką, na łzy matki odpowie wskrzeszeniem zmarłego syna, bo to jest człowiek sprawiedliwy. Taki właśnie jest. To wychodzi święty Józef. Oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. To jest mąż sprawiedliwy. A tak o nim mówi Biblia, że właśnie Józef był mężem sprawiedliwym. I dlatego charyzmat świętego Józefa na każdym kroku będzie wychodził. Kiedy rzeczywiście będzie ta próba, stajnie swoim charyzmatem i swoją miłością przerobi na świątynię dla Boga, gdzie aniołowie zaśpiewają chwała Bogu na wysokościach. W stajni, w żłobie złoży rękoma swoimi oczyści i tam wprowadzi niepokalaną dziewicę i tam się dokona cud Bożego Narodzenia. Jeżeli chcemy, żeby on się dokonał, to musi przyjść święty Józef. Nie ma innej możliwości, nie ma Bożego Narodzenia bez niego. Stajnia betlejemska uczyniona świątynią dla Boga. Kiedy rodzina będzie zagrożona, zobaczcie, święty Józef cały czas, to nie jest sielanka, będzie słuchał, co mówi Bóg. Dlaczego Bóg mówi, bierz dziecko i matkę i uchodź, znajdź miejsce bezpieczne. Dlaczego Pan Bóg mówi, walcz, daję ci siłę, walcz, pozabijaj wszystkich. Dlaczego każe znaleźć miejsce bezpieczne? Bo to jest właśnie logika Boża. Dopóki nie musisz się konfrontować ze złem, to nie wystawiaj się na próbę. Bo każda walka i każda wojna ma swoją śmierć i swoją krew po stronie zwycięzców też. Matki zwycięzców też mają groby swoich synów, swoich mężów też. I dlatego sztuką jest uniknąć konfrontacji ze złem. Ilu było takich odważnych mężczyzn, ojców, księży, którym się wydawało, że prawda, świat zawojują. Już dawno ich sutanny zbutwiały, prawda. Poszli, ani kurz po nich w kościele nie został, bo im się wydawało, że sobie poradzą.
Przecież to ja mam pilnować. Rodzina, jeżeli widzę, że mi się sypie, że ja się rozsypuję, zmień miejsce na bezpieczne, znajdź miejsce bezpieczne dla żony i dla dzieci. Jeżeli ja poszedłem i zostałem misjonarzem świętej rodziny, to nie dlatego, że mi się dziewczyny nie podobały, albo że mnie rzuciła dziewczyna. No. Niektórzy tak myślą, nie? Dziewczyna go rzuciła i nie miał co robić, poszedł do seminarium. No, to by dopiero był cyrk, nie? Jakby to miał być argument, że mi się dziewczyny nie podobały, albo że mnie rzuciła i poszedłem do seminarium, to ani na księdza mi się nie nadawał, ani nie daj Boże na ojca rodziny, wiecie. Jak to miałby być argument? Mi się bardzo podobały dziewczyny. Bo takie miałem koleżanki jak ogień. Fajne, urodziwe takie kujawianki, dziewuchy, że szkoda gana. No ale jak podjąłem decyzję, że idę i Bóg jest i ma dla mnie program na wieczność, Panie, chcę Ci służyć, to wierzę, że dasz mi siły, żebym głupoty nie zrobił. Żeby się nie pchał w miejsce, gdzie przegram. No. To ja mam unikać okazji do zła i do grzechu. Nie wchodzić w jakieś chore relacje, układy. Ja mam być stróżem przy pomocy łaski Bożej. Nie? Znajdź sobie miejsce bezpieczne. Jakoś dzięki Bogu jestem dalej. Jakoś dzięki Bogu. No właśnie. Każdy, kto myśli, że sobie sam poradzi bez pomocy Pana Boga, to przegra. I dlatego wiele rodzin siedzi na gruzach domów, które budowali, na zgliszczach marzeń o szczęściu rodzinnym i tak dalej. Ilu kapłanów tak poszło, ani kurz po nich nie został. Nie. My wiemy. Józef mówi, znajdź miejsce bezpieczne. Co by dzisiaj święty Józef nam powiedział, jakby tak go posadzić gdzieś tam, wiecie, w tym... w ONZ-cie przed całym światem, żeby miał jakąś podstawową lekcję i naukę powiedzieć. Ja myślę, że użyczę świętemu Józefowi mojego głosu. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj święty Józef powiedziałby: ludzie, co wyście dobrego narobili? Znikczemnieliście w swoich sercach. Wyrzuciliście Boga ze swojego życia, a w miejsce Boga wprowadziliście prawa bezbożne, demoniczne. Doprowadziliście do sytuacji, że w większości krajów świata, w większości, najbardziej koszmarnym, przerażającym i ciemnym miejscem dla maleńkiego dziecka jest łono jego własnej matki. Bo w większości krajów świata odebrano tym dzieciom, w tym najświętszym i najbezpieczniejszym miało być miejscu, odebrano wszystkie prawa. W większości krajów świata dzieci tam nie mają żadnych praw. Można je uśmiercić, zabić, te małe ciałka przerobić na części zamienne, namnożyć, prawda, na nich, czy lekarstwa, czy szczepionki, na kosmetyki, rozumiemy. No czy Pan Bóg coś takiego może pobłogosławić? Święty Józef dzisiaj by to wykrzyczał na cały świat. Ludzie, opamiętajcie się, nigdy nie przykładajcie ręki do takiego barbarzyństwa, żeby potem się nie okazało, że nie tylko mają ręce puste, ale jeszcze zakrwawione na sądzie Bożym, bo czegoś nie widać, nie? Nie wybieraj nigdy na swojego przedstawiciela człowieka, który w Twoim imieniu, nie daj Boże, wprowadzi bezbożne prawo, jakiekolwiek bezbożne. To jest to, co usłyszał Dawid. Zabiłeś Uriasza Chetytę ręką Amonity. On go nie zabił. On tylko kazał go postawić w miejscu, żeby go zabili. Niebezpieczny. Bóg się upomniał o tą krew. I dlatego, bracia i siostry, święty Józef rzeczywiście to patron. To jest ogień, który nam towarzyszy. Jeżeli ufamy, ja ze świętym Józefem zjechałem świat. Nigdy mnie nie zawiódł. Nigdy mnie nie zawiódł. Z najtrudniejszych sytuacji byłem wyciągany. Nawet włos z głowy mi nie spadł. Kiedy wjechaliśmy w tym słynnym, prawda, huraganie, Katrina, pamiętam, pioruny za nami, pioruny przed nami, w koło, huragany, deszcze, burze, piorun, w samochód przywalił, nawet włos z głowy nam nie spadł, wiecie? Nawet włos z głowy nam nie spadł. To jest właśnie święty Józef. Kiedy on przychodzi z pomocą. I tak będzie. Jest patronem dobrej śmierci też. Tak. Patronem dobrej śmierci. Przecież umierał w rękach Maryi i Jezusa. No czy można piękniej? Dlatego starożytność chrześcijańska mówiła, obym umierał właśnie z tymi trzema imionami na ustach. Jezus, Maryja, Józef.
My prowadzimy apostolstwo dobrej śmierci. My jesteśmy zawierzeni właśnie świętemu Józefowi, Matce Bożej, patronom dobrej śmierci. Pan Bóg nas czasem stawia w takich sytuacjach, wiecie, że to się w głowie nie mieści. Pojawiasz się jako misjonarz świętej rodziny, bo my to prowadzimy, nie? To apostolstwo. I nagle się pojawiasz w sytuacji, gdzie jesteś potrzebny, gdzie Bóg chce, żeby ten człowiek odszedł, ale właśnie z kapłanem w ręku, jak to się mówi, z błogosławieństwem kapłańskim. Pamiętam, pojechałem odwiedzić kolegę w szpitalu na Warszawskiej w Katowicach. Krzyczą siostry, kobieta umiera. No ale ksiądz nie mógł, bo był po operacji, przepuklinę mu robili. Nie mogę, mówi, idź ty, udziel, mówi, łaski, weź tam oleje. Siostry mnie szybko ubrały, podszedłem, pamiętam, widzę leżącą kobietę w konwulsjach, widzę, że kona, że to końcówka. I mówię, widzę młodego mężczyzna, kim dla ciebie jest tak pani? To moja mama, proszę księdza. Co mi możesz powiedzieć o mamie? To święta kobieta, proszę księdza. Nie wiem, czy w życiu był jeden dzień, żeby ona nie weszła do świątyni, nie uklęknęła i się nie pomodliła. Trzech wychowała nas, bo osierocił nas tato, zginął na kopalni. A ona trzech porządnie wychowała. Porządnie nas, studia pokończyliśmy, proszę księdza. Naprawdę jesteśmy porządnie wychowani. Klękamy przed Bogiem. Ja bym sobie nie wyobraził, że moja mama bez kapłana umiera. Podszedłem, położyłem tylko rękę na ramieniu i mówię, Pani Heleno, jeśli Pani mnie słyszy, a ufam, że tak, to proszę się teraz z nami pomodlić na prośbę syna. Przyszedłem, aby udzielić łaski miłosierdzia w tej najważniejszej godzinie życia. Udzielę rozgrzeszenia. Niech Pani modli się z nami, jeśli Pani słyszy. Udzielę namaszczenia i udzielę odpustu zupełnego na godzinę śmierci. I zaczęliśmy się modlić. I kiedy kończyliśmy, zaczęliśmy modlitwę, ona się uspokoiła, twarz zrobiła się piękna, pogodna, jakby z 20-30 lat odmłodniała. Oczy, pojawił się uśmiech, oczy zrobiły się takie dziwne, pojawiły się kropelki szczęścia w tych oczach, oddech się uspokoił, widziałem, że usta lekko się zaczynają ruszać, a więc mówię, modli się, widzę, że modli się Pani z nami. Udzieliłem sakramentów świętych, odpustu zupełnego w godzinę śmierci. Na końcu odmawiamy modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Tit, brzęczyk włączył się, że serce stanęło. Na amen, rozumiecie? Na amen, ani sekundę wcześniej, ani później. To jest właśnie święty Jud. To są patroni dobrej śmierci, tak. Patron dobrej śmierci, fenomen świętego Józefa. Pamiętam świadectwo jednego z misjonarzy, mówi, w Surgucie wybudował piękny, duży kościół, świętemu Józefowi go poświęcił. Oczywiście wielka akcja, duża, mówi, święty Józefie, prowadź mnie gdziekolwiek, mówi, na tych stepach tutaj, na tych mówi, syberyjskich terenach, mówi, gdziekolwiek będę potrzebny, to ci służę, ale bądź ze mną. No i dowiaduje się, że gdzieś tam są podobno jeszcze katolicy, i od kilkudziesięciu lat tam nie było księdza. No zorganizowali wyprawę. Pojechali kilku samochodami. To było ze 2-3 dni drogi. Trzeba było jechać, żeby tam dojechać. Okazało się, kiedy przyjechali na miejsce, że tam już nie ma tych katolików. Byli tylko ci ludzie tam, tubylcy, nie, z tymi swoimi tam skośnymi już oczami, te narody wschodu. No i mówią, że tu nie ma. Tu byli kiedyś, ale jak pierestrojka przyszła, to oni się wyprowadzili podobno gdzieś tam na Ukrainie, że to byli Niemcy katolicy. A nie ma tu żadnego katolika, chrześcijanina. Nie, tu nie, tu nie, u nas nie ma. My to tak inaczej to wszystko widzimy. Ale mówią, ale wiesz co? Rozmawiał z nimi po rosyjsku. Mówią, słuchaj, ale tu jest taki jeden, mieszkał, bo nie miał siły jechać, już był chory. On mieszka przy starym obozie. Tam są takie baraki, jest taka chata i on tam mieszka. To był Polak, wiesz, a polska wiara to chyba katolicka, nie? Mówią, polska. Ale my tu już go od jakiegoś czasu nie widzimy, on już był słaby, pewnie już nie żyje. A gdzie może to być? No jak pojedziesz traktem, to mówi, dojedziesz, mówi, tam są budynki stare, mówi, drewniane, będziesz widział baraki, tam był obóz kiedyś. Pojechał w sutannie. Kiedy, mówi, wszedłem do środka, to wyglądało, że chata już jest opuszczona. Ale po chwili, kiedy wzrok się przyzwyczaił, zobaczyłem, że w rogu jest tam jakaś prycza, jakieś łóżko
i jakieś tam skóry inne i że coś tam się poruszyło. Najpierw myślałem, że to jakieś zwierzę, ale kiedy wzrok się przyzwyczaił, zobaczyłem, nie, to leży człowiek, jeszcze żyje. I stanąłem nad nim i mówię do niego po polsku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A ten człowiek zaczął cały drżeć na tym łóżku. Resztką sił zrzucił z siebie tą derkę, którą był przykryty i mówi, skąd ty tu się wziąłeś? Kto cię tu przyprowadził? A on mówi, święty Józef, bo on jest, mówi, patronem moim. A on mówi, a ja ją prosiłem. Tyle lat na ciebie czekam. I pokazał mu strzępy różańca. Strzępy różańca. Tyle lat na ciebie czekam. Ja muszę się wyspowiadać, bo ja byłem na wojnach i mam krew na rękach. Wyspowiadał go. Umarł. Pochował go. I pojechał dalej. I mówi, święty Józefie, a więc tak, zawsze działasz razem z Maryją. Ty mnie zaprowadziłeś, ty dałeś bezpieczeństwo, ty wskazałeś, a ona tam czuwała ze swoim dzieckiem, które prosiło i na różańcu wymodliło sobie tak wielką łaskę. I to jest właśnie fenomen świętego Józefa. Patron na trudne czasy. Patron od tych, którzy się zagubili. Przecież Maryja i Józef poszli sobie do chałupy, wyszli z tej świątyni, bez Jezusa szli. Nawet oni szli bez Jezusa. To się może każdemu przydarzyć. Tylko, że oni pokazują, że trzeba szybko wrócić i tu go odnaleźć, że nie ma innej możliwości. I dlatego jak ci się zagubili te twoje, prawda, wnuki czy dzieci i już idą bez, tu ślubowali, a idą już, poszli, już ich wiatr wziął, to powiedz święty Józefie, tobie Bóg Ojciec udzielił władzy rodzicielskiej nad swoim synem. Ratuj moje dziecko. Oddaję ci moją władzę jako matka, jako ojciec nad moim dzieckiem. Przyprowadź mi z powrotem mojego męża, moją żonę do świątyni. Tu przyprowadź mi ich do domu. To jest walka duchowa. Zobaczycie, co się będzie działo. I życzę wam, aby ten święty Józef naprawdę przykrył was płaszczem i pomógł wam uporządkować wszystkie rodzinne sprawy. Amen.